W każdym razie prawda jest taka, że ciężko jest, żeby Casey zrobiło teraz dobry wynik. I. Jak myślisz, jak duże zmiany będą? Eee, no bo myślę, że będą zmiany na lato, nie? No ale ciężko jest kogoś zmienić w cię. Sensie. tak ogólnie mówisz, czy z tym KCorp? Nie no, w No Ale to kogo zmienisz? Tak, to no a nie zmienisz. No czemu nie w sumie? Bo nie chcesz wywalać kasy, bo i tak kalista tak. przychodzi za rok, a ten rok jest do wyjebania. No to bo... No co, leśnik. Boby, boby, leśnika boby, 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 leśnika no. też. No dobra, wyśmiesz leśnika i kogo No Jedyna szansa to jest taka, żeby do mnie napisali i po prostu flipować. Albo sobie wzięli Insta z akademii. No Linkas nie pójdzie, nie jest idiotą, żeby wejść do takiego składu na summer. Już z deniową ofertę, więc nie, nie, na pewno nie pójdzie. lol pros. To już nie są te czasy, gdzie ludzie, że tak powiem, akceptują jakąkolwiek ofertę i mówią, spoko, dobra, to ja się wpierdalam tutaj. Skevmont, najwyżej notowany jungler. Ale Nigdy nie byłem jakimś fanem tego siomka, ale taki widziałem, że jest hype na niego po tym sezonie w lfl co loku is useless? No dobra, ale patrzę tylko, żeby w cywki zobaczyć, nie? Hmm, kogo by mogli brać? Nie wezmą nikogo z tej listy. No, Gilius jest wolny. Może Gilius. Nie, no jakby mieli brać, no, wydaje, wydaje mi się, że jakby mieli zmienić leśnika, to jedyna opcja to jestem ja. Tak nieironicznie, bo. Bardzo nie możliwe. A byś chciał? Nie opłaca się nikogo innego brać. Tak totalnie. W sensie, no Linkas nie zaakceptuje. Czym chciał, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że. Tak, największa szansa na jakąś zmianę. To może ten Vladi na przykład, jakby chcieli tutaj podmiankę zrobić, nie? Że brakuje motywacji czy coś, czy jakieś mentalbumy. Widzę tutaj propozycję Zerksiego, żeby do lasu, nie? No kurwa, bez przesady. Pochój brać Zerksiego, jaki on ma cel, żeby grać w tym. No nie wiem, no nic by to. No pewnie nie zagrałby najgorzej, ale on jest taki. No i uzlesno, no. Zero emocji wzbudza we mnie. Nie, jak mieli zmienić, to zmieniam Topa, albo mi da. Nie? Albo właśnie ten las, nie? Na przykład, że na przykład do mnie napisz, no. dobra, a nie chcieliby by na przykład, A oni by na przykład nie chcieli podebrać Adama sobie z powrotem? Z BDS? Bo chodziły jakieś ploty. Takie ploty po scenie ze coś tam. Nie, nie wiem na ile to jest prawda. Ale gdzieś tam gadali jacyś ludzie, że właśnie Adam dostał Bencha, bo się... Pokłócił ze strajkerem, że się też dogadał z kimś za plecami. I właśnie, no, jest takie. Nie, że to no skończy... chyba nie, wątpię. Nie wiem. Dla mnie tam w ogóle dziwne, że się dzieją. w stwierdzają. Sensie, nie... Trzeba by po kontraktach, chyba wszyscy są podpisani na rok. No. Ale Adam wydaje mi się, że jest bardzo kosztowny i trochę to nie ma sensu. Mi trochę jak przypomina BDS na początku. że... No. Okej, pod względem finansowym BDS wywalało bardzo dużo. Bardzo dużo pieniędzy wywalali w pierwszy sezon. Tam było widać po prostu, nie? Tutaj Keikor wiadomo, może nie wydaje tyle, ale jak oni. Jakby w lecu nie da się kupić rosteru według mnie teraz. Mhm. Według mnie trzeba po prostu coś budować. Bo jak sobie tak pomyślisz, to jaki roster ostatnio został kupiony i miał, że tak powiem, szansę, nie przetrwać. No, tu no. No, według mnie tam core jest od dawna już, nie? W sensie ten caps i Broken Blade, tak? Tak. No to i mo to jest taki core. Ale tak naprawdę, jakbyś miał kogoś kupić, to kogo byś kupił? Do cheatu? No nie, no na przykład takie k albo Rogułę. Już wszyscy są zajęci. Wszyscy. No musisz mieć swojego takiego, wiesz, wychowanka. No, niby, niby ma y, Rogue Larsena w takiej roli, ale. trochę to chujowe. no na, na, Najgorsze jest to, że dla Casey nie wypalił Saken i Kabo w lecu, nie? Że jakby patrzysz, jak gra taki Zwyro albo taki. Mm, albo taki Freskowy, i to nie jest tak, że Saken dostał od nich w pierdol regularnie w RL-ach. Powiedziałbyś, że zawodnicy o podobnym poziomie umiejętności, nie? A dużo gorzej gra w lecu w porównaniu z. Y, z tymi chłopakami. No ale to dlatego, że po prostu team fighty są trudne. Jakby. Jak nawet sobie obejrzysz w Casey Academy, mm -hmm. my mieliśmy bardzo duży problem w odnalezieniu się w fightach w ostatnim w ostatnim sezonie, w niektórych gierkach, dlatego że. No ludzie overfinkowali fighty I wydaje mi się, że fighty to jest coś, co w lecu musisz mieć na dobrym poziomie. Nie mówię, że w ma wysoki poziom, ale fighty musisz grać dobrze. I na przykład tacy gracze jak Adam, on bardzo poddymia w fajtach. On potrafi się odnaleźć w praktycznie każdej sytuacji. Mm -hmm. I tak samo flakę ostatnio bardzo mi imponuje. Jak sobie obejrzysz ostatni mecz na A tak, tak, no tak, to Ziomek tak. wychodzi w, w pasuje, sytuacjach, w tak. których nie powinien wychodzić. W sensie, no, drużyna go zostawia, on nadal potrafi się odnaleźć i tam zaotplayować. Nie, i to jest taki klucz faktor, który. Wydaje mi się, że Kabo trochę miał na niektórych postaciach, ale. On jest dobry po prostu na flankach, nie? Ale tak w fajtach i ma ciężko się odnajduje. Słabo gra w tych fajtach. No to mnie jest staten na aktualny poziom. Nawet w GRC też no. słabo, słabo, słabo. Nawet tym Olafem tak po prostu tak wchodził jakoś dziwnie. Tak wchodził, tak le leciał tym Olafem, tu lewo, tu prawo. Ale to właśnie. To jest to, że ludzie, którzy oglądają, tak zwane chatter, chatters. No nie ogarniają, że w fightcie muszą gra, grać wszystkie osoby dobrze. Chyba, że jest jakiś gościu, który totalnie jest turbo kozakiem i gra jakąś Akali, splituje fajta i, i się łatwiej gra, tak? Ale ogólnie jak nikt nic nie robi albo ludzie się nie potrafią ustawić, to jest chujnia. To się nie chce grać. Ja to wiele razy mówiłem w drużynach, że nie chcę grać danymi postaciami, bo ludzie nie potrafią grać fightów. Często to ludzie odnoszą do bo, że bo... Czasem tak się wbija w tym KC, że to wygląda głupio, ale że jakby on liczy na to, że team za nim by sfollowował normalnie, a że... No, taki ale niektóre, 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 te, niektóre jego wbity też są chujowe, tak, no tak, tak. są, no. Ale, ale myślę, że jestem w tym trochę prawdy, że na przykład Upset ma zupełnie inną filozofię grania fightów, nie? Że on woli wiesz, na bezpiecznie, nie ryzykować, tak wiesz, on, on pewnie mówi w fazie tak, play slow, play slow, play slow. No, tylko problem jest taki, że pytanie, czy on naprawdę może hitować? nie? I to też no. tylko zależy, mówię, od pewności siebie. Jak ludzie cię intują i na przykład nie robią czegoś, to ADKR też gra inaczej. Kaliste też miał duży problem w pewnym momencie z tym, żeby grać tak agresywnie, jak on chciał, bo się wkurwiał, bo ludzie nie, nie chcieli grać tak jak on. I też, jakby wiesz, nie hitował. Mhm. To jest właśnie takie. To jest trudny, to jest trudny temat. Ogólnie fighty to jest coś, co mało się o tym mówi i ludzie gadają o fightach tylko wtedy, jak jest jakaś, nie wiem, penta albo coś. A tak to jest, o, okej, okay, wygrali fight, albo o, zintowali. Tak, ale fighty razy, są jak... bardzo, bardzo, bardzo złożone. BDS bardzo dużo pracuje nad fightami. I no. Wydaje mi się, że to jest drużyna, która w tym sezonie, nie wiem, ale w poprzednim bardzo dobrze grali fighty mo i ogólnie tam jest duża praca tak nad fightami. Tego co się orientuje. No to też widać po tym, że w zeszłym sezonie oni generalnie byli jak na drużynę, tak wysoko, oni statystycznie mieli bardzo duże deficyt z early gameu. Czy to jeżeli chodzi o creepy na, na tych w zestawieniach 1v1 czy 2 v 2 albo jeżeli chodzi o, nie wiem, jakiś procent First Bloodów, tego typu rzeczy, aktywność na mapie, to, to to nie były to nie była dobra statystycznie drużyna, ale oni bardzo dobrze odbijali się, no bo w fajcie zawsze Jakoś się potrafił odpalić, nóg, złapać Nikos, cztery osoby. Oh. E, wjechał ten, wjechał Adam jakoś w ten, w teamfight i, i rozpierdolił. Więc no, wydaje mi się, że tam rzeczywiście te, te teamfights są spoko, a często przyjmuje się taką perspektywę na, na walki, że e, zakładasz, że wszystko zostanie zagrane dobrze przez drużynę. I tak oceniasz teamfight na zasadzie, dobra, kto zintował. A że takim punktem wyjścia jest to, że dobra, to bo tu ten powinien wejść i wrzucić w ścianę, a ten powinien zrobić to i tak dalej. Ale ogólnie Heretics gra też lepiej fighty, dlaczego? Dlaczego heretyk gra lepiej fighty? No moim zdaniem oni mają bardzo łatwo zdefiniowane role, co każdy robi tam. No tak, to, tak, to jakby dokładnie. Widać bardzo to mocno jak... każdy ma, ma rolę i jak coś z Wyro nie gra innymi postaciami niż Niko Oriana. Tak, On gra tak. postaciami totalnymi pod ja Talie ta ta jeszcze by do tego mógł dorzucić pewnie. Azira by też grał jakby był yy, no. ten Włączony. No dobra, okej, okay. tylko że chodzi o to, że nikt tam nie pajacuje. Grają te same kompozycje i napierdalają to samo. Jakby jedyna osoba, która zmienia te, 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 te rzeczy, to jest chyba Jankos, No i na bocie ten Trymbi z tym tym. Okej, okay, no zmieniają te kompozycje, ale wydaje mi się, że mniej więcej grają to samo. Tam flakę to chyba dwa razy ze zeri zajebowo waruskiem. Tak. tak. Okej, okay, ostatnia gierka tam Jasuło, ale tak to grają mniej więcej ten sam Core. Mam na myśli, że tak. Cecek nam idzie, Cecek na suporcie. I wbita na dżungli. Tak, jakiś taki I... komfortowy matchup na topie, ale nie tanka, bardziej jakiś bruzerowaty czy no, który może i... trochę na sadzie podziałać. Dokładnie. Nie? I, nie... I nieważne, co oni pikują, postacie się mogą zmienić, ale założenia się nie zmieniają, tak? Tak, to, mieć jest do... to jest dokładnie to samo, co BDS. Oni mieli takie, to się ładnie mówi, matryca draftowa, ale mm, to fajnie widać, jak się zobaczy ogrywane postacie w tym, na, na Winter, że... Mm że, aha, tutaj jest spring traktowany osobno, dobra, że nieważne co byś skraftował z tych czempionów, które były pikowane, zawsze powstawała ci względnie podobna kompozycja, nie? Ice był no tak, tak. zadaniowy, powiedzmy CC-type AD carry. Labrow. no, hookerami grał, Adam kontrował sobie matchupy, no to powiedzmy jeden taki wolny elektron, a dżungla, mid, nieważne czy sparujesz Ksina z Niko, czy Waj z Oriano, to zawsze de facto osiągasz podobny cel. Tylko, że problem jest taki, że e, musisz mieć coś więcej, bo w Best of 5 najlepsze teamy to weryfikują. W sensie w Europie takie G2 potrafią Ale to Best of 5 to jest tak daleko, że to w ogóle nie ma co gadać o tym mimo. No tak, tylko pytanie jest takie, co jest Twoim celem? Czy Twoim celem jest samo dojście do finału, klepiąc jeden schemat? Czy Twoim celem jest zrobienie top 1? Nie no, nie no w tej cel... fazie każdego każdej drużyny musi być, że tak powiem, cel wejścia do playoffów. Bo jest bardzo krótki sezon, i, i o to powinno być, że tak powiem, cel. Żeby po prostu wygrywać. Bo co. Na przykład patrz, Cake Corp miało założenie, że chce wygrać, dostać się na ŁORCY, nie? No. A co im da założenie, że chcą się dostać na warce, jak oni do playoffów nie potrafią no. się dostać? No tak. To. Jest za dużo. Tak samo właśnie było w tym BDS Jak my graliśmy to były jakieś pojebane założenia, to trzeba po malutku. Wiesz, mal malutkimi kroczkami, i tak wiesz, weźbisz. I tu nie było od razu zajebiste. No, popraw mnie, jeżeli się mylę, no ale chyba to nie jest tak, że w i od razu se tam dymali. No może to jest jakiś wyjątek, ale no nie wiem. No. Nie no, właśnie kurwa, gdzie tu chyba było. Ale... As Ale to day. jest aż wejdę w G2. Jak się, nazywa, jak się nazywało G2, które było przed G2 Esport, to jakoś się nazywało inaczej, czy co? Pff, czekaj, nazywali się jakoś inaczej? G o, nie jako gamers tu, nie startowali? Jakoś tak gamers tu, nie? Gamers tu wchodzę już. Gamers tu. No, o o o tutaj. No dobra, to może faktycznie to jest akurat tego. Ale to jest, to jest jeden wyjątek, przykład. Nie? Jakby nie ma drugiej takiej drużyny w Europie, nie? No ale ogólnie to, no nie, nawet jakieś Fnatic, który miał zajebiste rostery, też miały UPS DOWNS, nie? To tam co chwilę były jakieś tego. No tak, no nawet wiesz, jak patrzysz na powiedzmy takie przygody Rogue czy Mad Lions, nie? Które w 2021 były mega dobre, no to też tam chwilę później znowu, tu w górkę. Tutaj, tutaj pod górkę, tutaj. Aczkolwiek Mad Lions, kurde tego, zawsze jakoś tam się dostawało. No, te, te tak, tak. Pod koniec, jak już nie wiem dlaczego. Oni z Mad zawsze było tak, że co sezon praktycznie się na nich narzekało, a koniec końców robili taki wynik trybu ok. Ale patrz, nie? Mad Lions. Drużynę, która wydaje mi się, to jest jedna z najbardziej hejtowanych drużyn, international, że zawsze jak Mad Lions się dostawało, do, 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 do gdzieś tam na, na Wartsy, popraw mnie, jeżeli pierdolę. Nie, 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 tak było, tak było to zawsze było tak dobra, oni tak przepierdolą, jebać ich i tak dalej. A to ogólnie było no, ale... przekleństwo tych zawodników, bo było tylu graczy, którzy grali bardzo dobrze w regionie, pojechali na e, turniej międzynarodowy i, i zostali wyjebani z teamu, bo zagrali tak chujowo. To jest no jakieś... dobra, tylko ludzie nie, nie ogarniają jednej rzeczy, no. że jak weźmiesz sobie LPL-a, w LPL-u te wszystkie drużyny są prawdopodobnie lepsze od jakiejkolwiek drużyny z Leca, oprócz na tych G2. No tak to jakby... Te drużyny są po prostu wykurwiste, mimo tego, że grają tam chujowo. Więc mógłbyś wziąć LPL-a... Znaczy, może to wiesz, z, mógłby... z najniższych miejsc to nie, ale na pewno... Ale ja jestem... Że to top, no, 10, top, top 10, top 10 to... No 14, dobra, okej. Okay. Tak. To ja jestem w stanie naprawdę... No... Nie dać sobie rękę uciąć, ale powiedzieć, że... Nawet, kurwa, top 20 jest w stanie wygrać Leca, nie? A nawet te ostatnie drużyny, bo to nie są zli zawodnicy. No, ale ogólnie to poziom Leca od dawna jest tragiczny. Jest to G2 i Fnatic, które się bije od tego, a reszta to tak na doczepkę, nie? No tak, no, ale to, wiesz, to pokazują te transfery, że przychodzi byle grajek z Korei, który potem, nie wiem, wraca, powiedzmy, do tego regionu swojego i robi jakieś, nie wiem, szóste, siódme miejsce. Na przykład jong nie? On yy, grał w Europie, był hype na niego, że fajnie gra, że wow, dobry support szyłówka lepszy od większości naszych lokalsów. Wrócił do Korei, poszedł do Firex do i nawet playoffów nie zrobi. I dużo takich zawodników, którzy nie są talentami pierwszej wody, z Korei tu przyjeżdża i sobie rządzi. No taki Noah, Jun, Ice, to nie jest ścisła topka yy, koreańskiej sceny. A mimo to tutaj wyglądają bardzo dobrze. Dobra. W czternaste miejsce ma Royal Never Give Up. Way, Brief, LW, LWX, LWX i akumat... Czekaj, Way. I no to, ale i... to jest akurat i... niefortunny ten, bo oni są nizy. No nisze, dobra, nic i myślę, że... Być. Ale ten team by rozjebał, No roz... dobra, czy ta team... no ja drużyna dobra, dobra. Ogóle... by nie rozkurwiła? Dobra, no. okej, okay, idę dalej. Nie, nie, ten, ja ten, ten team by rozjebał. Tylko oni jest powinien Edward, by Ed Edward Gaming. Ale solo kill JJ. To, jest to... W pewnym momencie to. No, okej, okay, tak. no to to byli dobrze zawodnicy. Tak, tak, DJ w sensie jest chujowe w tym sezonie, ale zgadza się. Dobra, okej, i to jest 16 no, że... okay. miejsce. 16 miejsce, no. by the way, Szesnaste miejsce. Okej, okay. ostatnie miejsce, no tam. Nie znam tych ziomków, no, hakera tylko tamtego. Czekaj, a DJ nie grał przypadkiem finału Mistrzostw świata w 2021 roku? Czy on w ogóle kurwa nie G wygrał, On nie. On nie był jakimś On chyba wygrał z Nidzi nawet. Coś. On wygrał kurwa morskie. może wygrał? No? no. Haha. Zapomniałem no o dobra. Nim. On MVP w ogóle, bo finał bez kitów na Xinie napierdalał. No. Dobra, i patrz, jest tak. A, a, no, a anyone legends, Kroko Kroko to jest ten chyba gościu, który grał w LCK? Czy ja pierdolę po Tak, głupoty? tak, tak. Czekaj, bo jest Krok i jest Kroko, jest dwóch. Tak, I, i patrz, czyli tak, jest już top. Wymieniłem już cztery zespoły, które no. według mnie dałem radę rozjewać, a są, no, tak, wodną. No dobra, jest jakiś tutaj Ksiaksiu, Wikla, Asum, Zora, Nejju. Nie, 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 nie kojarzę tych gości, Czek, jakby z no ty teraz kojarzy. sprawdzasz? Reratom? Tak, Reratom, to tych to nie kojarzysz akurat. No totalnie. oni, oni byle co nie wygrali, Imo. Ale dobra, tak. Team WWE 4, 4, Oni są dossi, oni są dosi. Okej, okay. kolejny. Ziało, no kurwa, no to <laughs> nie no, to... Ziało, Weibo, no kurwa, no oni wyrodniepali w chuj. To by było wyrozwiepane, by tak o... No dobra, i kolejna uwaga. Y... No nie no, Angel, Angel Cube. No i o, o to też są dobrzy gracze. Z tego, co, z tego co kojarzę, no, no Invictus Gaming, no to chyba nie ma co tutaj w ogóle wymieniać No Cryin, Legend no, Kraj LNG, francuski. Waze, Scout, Gala Ten Milky Way jest zajebisty, zajebisty co? Zajebisty, nie? Fajny jest kolega Jeszcze pięknie wygląda No, no, no ale, ale ogólnie wiesz, to... ty o top 6 nie ma co pierdolić, no to... No dobra, ale chodzi o to, to zobacz Ale ja, ja, ja dobra, wiem, ale za... co ty mówisz, no? Zobacz, zobacz ile jest drużyn i uwaga, kolejna, kolejna teza. Chciałem jest kurwa wygrać takiego LPL-a niż i tak, imo. Nie ironicznie, tak. okej. Okay. Ja też tak uważam Do, i widzowie zawsze dobra. nazywają mnie, że to jest nieprawda. No wiem, bo zaraz coś powiem. tak, co Ty pierdolisz, SKT wygrało i tak dalej, bla, bla, tak, bla, bla, tak, bla. Tak. Ale gdyby takie SKT było w LPL-u, to imo by. No, nie mieliby tak łatwo. Sobie. Tam jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny grafik, nie? No w sensie, ja polecam widzom, którzy nie wiedzą tego, obejrzeć sobie, jak wygląda drabinka playoffowa, kurwa, w LPL-u. Ja pokazuję teraz na streamie. Wy to widzicie? Tam jest pierdol. Losers Bracket jest w ogóle od czwartej rundy. To jest, to jest popierdolone, jaki, to, jaki tam jest bracket, naprawdę. Tam jest tyle serii do rozegrania i one oni codziennie je napierdalają. To jest taki maraton, że się nie da nic robić. Co to znaczy trudniej? Przecież pod koniec dnia i tak może być, może tylko jedna drużyna wygrać? Dobra, dowóz ta chyba sobie je jest, ale wytłumaczę, dlaczego to jest tak trudne. Chodzi o to, że przekrojowy poziom LPL-a jest wyższy niż poziom Warców, taka jest prawda, bo przed chwilą udowadnialiśmy, czy pokazywaliśmy, że drużyny, które nawet zajmują niskie miejsca stosunkowo w Chinach, byłyby w stanie być czołówką w Europie, tak? No to już masz wyższy poziom. Nie mówimy o Ameryce w tym kontekście, bo to jest podobnie, i myślę, że e, o, w Chinach jest też więcej kompetentnych drużyn niż w Korei. Bo myślę, że w Korei takie naprawdę legit... Teamy, które mogłyby z Korei wygrać LPL-a, to jest tylko moim zdaniem Genji, i T1. I żaden inny tym nie miałby szans hmm. wygrać LPL-a. Nie no, ten, ten Halwala też mógłby, bo tam jest Viper, jakiś tego... No dobra, Pinot mozne, chyba. Mozne. Pinot jest dobry, mój I, I chodzi o to, że grasz w LPL-u, tak dużo gier, na tylu różnych patchach, tak intensywnie, z tak intensywnymi -offami, z tak offami z tak intensywną fazą zasadniczą, że e, naprawdę mówienie o tym, że to jest łatwiejsze niż wygranie kurwa turnieju, w którym nie ma loser z bracketu, a, a, a gracz mnie na drużyny, które z EWIM tam walczą, no to dla mnie to są jakieś jajca, no naprawdę. No, no możemy sobie zobaczyć. Words 2024. Całego ej, tak, ej patrzę sobie teraz, ile ci ludzie mają lat, nie? No. I TBH to mi chyba odjebało, że ja kurwa nie traharduję tego solo i wszystkiego. No, deft kurwa, okej, ok, okay, nie, nie chcę porównywać do defta. Ale no, deft kurwa <laughs> 9-6, GOAT. Pinot, rok młodszy, GOAT. Legend, rok młodszy, GOAT. Ogólnie. No nie wiem, Faker, Faker to już kurwa ma ile? Dychy chyba, czy nie? 28 faker ma chyba. 28, ale... no dobra, to jest, to, to jest totalny ewenement, tak? Ale tak czy siak, ogólnie ten wiek w sumie nie ma kurwa żadnego znaczenia. To się już, no tak... Never. Nie no, wiem, zobaczcie ale... sobie to. Chodzi o to, ale to... to, to poczekaj, bo tylko dokończę. No. Tu bardziej chodzi o to, że patrzę sobie LCK, wejdź sobie teraz na szybko na LCK, wiesz, takie cha chaotyczne. No, no, no. Ale Czekaj. patrzę sobie teraz te drużyny, ja no pierdolę, te niki są takie same od tylu lat. coś no tak. tak bardzo rozpierdalają. Zobacz, patrz. A jest Chowy tak. Nie ma ile lat? 23, Chowy... ma. ale bambik, Jeszcze ca cały Chowy... nim. Nowy Canyon, pajs Legends. Uwaga, no dobra, to jest paste tego. No tutaj tak. Y t wiadomo, Zejka, Viper, Dora, no to Doran to już jest kurwa tego, Pośnik, BDD, Devd, Beryl, no Beryl to już chyba ma kurwa ile? Ile Beryl ma lat? No nie wiem, z 50 Beryl chyba age. co? Podjeżdża. Beryl to już nie ma z 50 lat? No ma, ma. <laughs> On w moim wieku jest, dobra. O, <laughs> no to Weskidów 50 rok ode mnie starszy. Patrz. Cus, Cus, przecież cus to jest kurwa w ogóle, ja pierdolę, to już, ja już go kojarzę od tylu lat, to jest no, młody, to 99. Tomas jeszcze wiesz, z soulmakerów jakiś. Eee, czy jeszcze inny taki, wiesz, chujograjców, co jakby nie pamiętasz o nich, bo oni zawsze robią botom, ale grają już tyle lat. Wiesz, jakiś clow... Zidź w teraz w w tym Damon Kia? Showmaker? Tak, w tym. Zostawili no, no. go tam. Tak, tak, tak. On powiedział, że on w ogóle nie chce nigdy zmieniać taki drużyny, tylko chce, wiesz, być takim legendarnym graczem. No. No dobra, ale to wiesz, to po prostu tu beka, że jakby że patrzcie sobie nawet takiego leca, kto jest teraz najlepszym e, e, tym dżunglerem, no imo razor razor top 1 nie no, Razork, <noise> was ja Jankos? W ogólnie razor top 1, ale top 2, no to prawdopodobnie to jest Jankos, no tak, nie? Tak, teraz tak. a co o jajku myślisz ogólnie? o jajku? no no nie wiem, z jajkiem jest taki problem że bardzo ciężko im ocenić takiego zawodnika no. bo on jest bardzo dobry w kliki on jest bardzo consistent ale jak sobie obejrzycie gierki, takie ogólnie wszystkie jego z kariery, to on bardzo dużo robi Full cleara, na przykład. On bardzo dużo robił Full cleara, po prostu i Full cleara, Full cleara, Full cleara. I tak jakby w pewnym momencie zaczął, a trochę abuzować że tam jakieś inwajdy, ale no, gościu ma trzy wygrywające linie, nie? Od początku swojej kariery nie. w lecu. Właśnie to jest problem zawsze, bo nie można. Możesz... jest takie ciężkie, bo patrzysz, sobie taki, okej, okay, taki Jankos, no. Czy Jankos w G2 by coś zrobił, mając trzy wygrywające linie? No, jakby przeszłość pokazała, że tak i nie, tak. No, tu uważało, że to już był sufit, tak, dla Jankosa i dla G2. I teraz, jakby pytanie, co taki jajek wprowadza? Bo może taki jajek wprowadza, że na przykład Cap nie pyta tak bardzo o resursy, nie? No, ale. A na przykład Jankosa by zapytał, wsparcie, i to jest abstrakcyjne. No pierdolę, jakiś spam. Elioja 1-2, Jankos 3 boże. No, ja myślę, że. Wiesz, w tym g myślę sobie tak, że w sumie to chuj wie, jak duży jest potencjał jajka. Że wiesz, po prostu grają z nim, bo może on, no nie wiadomo, może będzie e epokowym talentem. A I moje jak nie, nie ma w takiego powiem, potencjału. Nie, chyba nie wierzyli po prostu. I wiesz, to, to jest trudne. I, i mój jak nie, nie ma bizny. takiego potencjału. No, ja nie wiem, no, potencjał jest trochę rzeczą nie do oceny, bo to jest, bo nie sobie Ale to coś, bardziej coś chodzi coś o nie playstyle. Style. Nie, ale to bardziej no. chodzi o playstyle. Że ja bym powiedział, że na przykład Feo ma większy potencjał niż jajk. Okej. Okay. Tak by far większy potencjał. Ale co rozumiesz przez potencjał? No bo tu Są chodzi o playstyle. Zawodnikiem, tu chodzi o playstyle jedyniki. po prostu. Że jakby Shadow to jest gościu, który ma styl z LPL-a trochę. Mhm. Czyli lubi inwejdy, wpierdala się level 1 na solo ku, na scrimach się wpierdala, na no competitive lubi się też wpierdolić. I według mnie to jest osoba, która jak wiesz, popracuje nad mentalem, to na solo ku itp. To może być takim graczem kompletnym, a w drugą stronę jest ciężko, żeby na przykład z osoby, która ma pewien playstyle, taki bardziej defensywny i taki spokojny, zrobić gościa, który na przykład będzie, nie wiem, tu inwajdować, tu tam. Problem Rozumiem. jest taki, że ludzie, w, ludzie wchodzą na Gold GG i patrzą statystyki, czyli KDA i kto, jakie ma staty, i kto, jakie ma miejsce, ale ja Wam mówię takim trzeźwym okiem, nie? Trzeźwym okiem. Mówię wam jakie jest potencjałem, no seria. A czy ogólnie Czę, wszystkich tych graczy tak najlepszy jest Razork, najlepszy jest Razork. Często się tak mówiło, nie? Że jakby nie nauczysz gracza powiedzmy takiego stonowanego, defensywnego powiedzmy jak grać agresywnie, a agresywnego możesz, możesz uspokoić trochę, nie? Znaczy, no tak, to, przykład... to widzę w tym twoim podejściu do oceny tego Spoko potencjału. Spoko przykładem z mojej perspektywy jest Mati. Mhm. Mati to jest gościu, który lubi sobie zagrać pasywnie. I tak grał w RL-u. Mhm. Wjechał lec, trochę szczołkował, stracił pewność siebie i później w samym splicie próbował być osobą, którą nie jest, czyli próbował być agresywną wersją Mattiego. To widzę, nie wyjdzie. Że, no. Widzę, że Kejrel uważa, że Razork może czyścić buty Jankosowi, nie trzeba o tym pisać ciągle, bo już boli mnie łeb. No dobra, tylko problem jest taki, że przypomnę, no, Kejdrel to gościu, który RKM Alwahara skancelował, nie? <laughs> no to prawda to jest Taka fakt. jest Wasza opinia właśnie na tym czacie? No. Okej, okay, no, zrobiłem odkąd... 07 w lecu, ale nie skansowałem Erki Malzahara, nie? <grym> ale odkąd wjechał temat Polaków, to czat po prostu drugie życie, nie? Druga młodość. I cały czas. Ale ja wiem, że ludzie się żartują, ale. ja, no, ja na pewno ja, ja, tak ja, ja... myśli, że nie ironicznie, że jak masz 200 LP, to się chuja znasz. To jest niesamowite, że ludzie ja no. piszą. I wojanko są trochę. Trochę inny przykład w tym, bo on na początku był agresywny i teraz też jest agresywny, no. tylko po prostu on on stwierdził, że woli poświęcić swój czas na zdobywanie farmy, na coverowanie linii i gra tak jakby bardzo pod, że coś się może wydarzyć, nie? Trochę inaczej tego Playstyle. A co Celioli właśnie? To jest dobre pytanie. Bo nie wiem, nie wiem co Celioli. Szczerze. Grałem na Elioje na screamach, mhm. bardzo często, na Competitive też na niego grałem i... i jakoś tak jakby nie bałem się aż tak bardzo jak na innych, nie? Mhm. Że... A to ciekawe, bo on akurat gra dość, dość agro styl w oficjalach. No tylko, że on ma pewne takie rzeczy, które jakby robi tak wiesz, trochę zero-jedynkowo, a są tacy gracze, na których się boisz po prostu grać. Mhm. W się boisz, że nie wiadomo co zrobić. Na przykład Razor jest taką osobą. razor jest taką osobą w chuj. Bo e, pewnie się... też? Nie wiem, nie wiem, no nie grałem na Bo. To ciężko mi powiedzieć. Grałem na Bo? Nie, nie wiem. Nie grałem na bo. O, a ten, a Malrang? Czy on był takim ziomkiem? Chyba tak, nie? Malrang na, tak na początku był taki, o... ale później Malrang to był tak... to samo po prostu. Właśnie, I te był te totalnie przewidywalny. Ale no właśnie. Tak, właśnie. tak, tak. To to i nie. Janko król, o Polaku albo mówisz, dobrze, nie, albo przed, zamykasz jakaś przed, przed Jankosem nie czułem takiego strachu, ale to dlatego, że to jest Polak. Na Polaków no. się inaczej gra, bo to jest taka honorowa, jakby. No. Myślę, że miałem mało gier na słabych na Jankosa. Myślę, że jak no, ty tak nawet patrzę. Tyś, ty, tyś nie wydaje mi się, że. Czy nie meczu na Jankosa? No, 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 wydaje mi się, że. Jakie? Na Jan Kosa akurat miałem ja więcej lepszych meczów na niego niż on na mnie, no ale to jakby To tak te, też to nie ma co tak oceniać, bo to była jedynka, losowe postacie, też byliśmy najchujowszą drużyną, więc też dysrespekt do tego dochodzi. To jest bardzo ważny, ale element w ogóle. Jak dobre drużyny grają na chujowe, to dysrespektują i też wtedy się tak nie skupiają. Mhm. No, notorycznie przegrywa G2 Rogue, także to jest prawda. Nie, no mówię wam poważnie, no to możecie sobie obejrzeć. Graliśmy na G2, Adam się wyjebał dwa razy w pierwszej minucie, grałem Jarvanem, praktycznie cały czas grałem gierkę. On... Irelia really wtedy grał? Irelia really w Jayce'a to było to? Tak, grałem ja Hakarimem, wiem, to też, też to wydaje było. mi się, że było spoko. Jak grałem w Origin, to miałem kilka gierek na Jankosa, Lee chyba, to też wydaje mi się, że spoko zagrałem. O, to nawet yes. nie, jest, to nie jest odklejone, tylko Zobacz. jakby wy nie, wy nie kumacie, że ja mówię, ja mówię że ja... Zagrałem lepiej od Jankosa, a nie, że jestem lepszy od Jankosa, Bo to jest różnica duża. Powiedzenie, że zagrałem lepiej, Ja tu mam dowód. W tej, w tej ja tu mam dowód. W, tej gierce zabiliś, w tej gierce zabiliśmy ich 2 na 2, trzy razy, tylko znowu, gram Hekarimem, mamy Lisandrę, oni mają Waj Ari, no ciężko się gra Waj na przykład na, na nasze postacie, nie? No. No tak, no trochę się, trochę się odechciewa. Jak nie, jak nie dostaniesz follow-upu dobrego Nie tak gra? No to no, masz tam drugą zobaczyć To Jarvanem grałem, no ale to... Jak, jak Adam się wyjebał, to też była Irelia Ty, czekaj, mówisz no, o... Ja grałem o Ty, ta... Nie, czekaj Której kurwa? No tam przegraliśmy to chyba Ale na g Tak mi się wydaje, że to było na g No to na g masz tutaj na popcik Ale to chyba był poprze poprzedni split o zaczekaj, to, to w którym to było roku? Kurwa, mi się tak je te sezony. Nie no, Spring Split po prostu tam musisz Spring nacisnąć. Split jeszcze niżej. BTS versus G2 jest Jarvan. O. Nie. nie ta? O, to jest to! To jest to, co Adam zrandomował na Ireli. No. I na przykład Tom gier Gierkę uważam, że bardzo dobrze ciągnąłem, mimo tego, że no nie dało się jakby tego wyciągnąć. To się tak, że tutaj dobre. Dobre tego, jak to się nazywa? Dobrze tradowałem się i tak dalej, no ale TBH to się nie dało tego wygrać. Odpalamy kurwa. Analiza. Highlights, bam. Zobaczymy. No to... Szczerze to nie trolluję, no mówię wam poważnie. Tylko problem jest taki, że wy nie potraficie oddzielić emocji od y, merytorycznej dyskusji w tej sytuacji. Ja wam A mówię po jest... prostu jak jest, no. Czy ja jestem lepszym zawodnikiem od Kosa? Nie. Czy... Teraz? Ech. Myślę, że nie. Ale tak dziwnie ta Zobaczmy, mapa tak. wygląda z tą ścianą starą. Nie? Po tych kilku miesiącach, wiesz, tak patrzę, tak mówię, no. kurwa, co się tak. Ale wiesz, chat to. z przymrużeniem oka musisz patrzeć. Z przymrużeniem oka. O, widzisz smutny Michałek, on zawsze hejtuje. Napisał, żeś pierdolił hejterów i jesteś goat. Dzięki Michałek. No i proszę bardzo, bardzo. Widzicie to? Asysta, dajwik. Podymany botlane. Ten mecz byłby free gdyby nie Bot. Napisał BDS Adam. No jakby, prawda akurat. Jakbyś nie zrundałował to mi to by się udało, nie? No, nawet, jak, nawet po tym ranie, downie, nie? Gdyby, <grym> gdyby Matt zagrał lepiej, to byśmy to wygrali. No ale to ogólnie w tamtym czasie przecież była ta. W ogóle to jest primar, Ci sami ludzie, którzy w tamtym czasie pisali, że jesteś zeleholowany w chujowym teamie i żeby dać ci kolejny split, bo zasługujesz na to, teraz piszą, że chuja się znasz i gadasz głupoty. Jestem przekonany. Nie wiem, co tak pisze. że. Że jakby ci sami ludzie byli wtedy w zupełnie innej tej. Z zupełnie innej strony. Nie, no jakby kurwa, no nie, wiem, ile na Janko grałem gierek w całej karierze, no to pięć. No to i tak byłem lepszy, no to jakby. No, i to jest po prostu fakt, no jakby no nie, wiem, no ale to czy to coś znaczy, czy jakby Janko to po, zobaczy i pomyśli tak kurwa, co on pierdoli, no to nie ma znaczenia, jestem śmieciem, który, że tak powiem, nawet jeżeli to zrobił, to co to zmienia? Jakby no, jestem tu, gdzie jestem. pierdolę u Czarnego Piotrusia, on sobie gra w lecu, nie? No. Co ma jedno do drugiego? To, że grał wtedy dobrze, to nie znaczy, że nie jest teraz Włoszd śmieciem 200 LP, ale kurwa, what the No fuck? tak, nie, no to dobrze, nie, no nie wiem, to dobra, dobrze ale... napisał. No okej, okay, w tym momencie masz low Elo, ale prawda jest taka, że jakby nie rozliczasz. Nie rozliczasz gracza, który aktualnie nie ma teamu, mimo że jest Wosz, bo ma niskie LPki. Można było mówić, że jesteś łoszt, gdyby twój powrót do gry w zeszłym roku, też po przerwie, się zakończył chujowo, a się nie zakończył. Więc moim zdaniem nie można mówić, że jesteś washed, bo track record gier oficjalnych masz dobry. nie? Jakbyś teraz poszedł i faktycznie był słaby, spoko, ale co to w ogóle kurwa znaczy washed? Że już, że już nie potrafisz grać? Że się przeterminowałeś? Czy że masz gorszą formę? Dla mnie jest problem z tym, z tym, z tym słowem, bo ono mi sugeruje, że jakby, że ktoś jest w takim momencie kariery, że jest tak kujowy, że już nie może zrobić no, ogólnie, nic, żeby się poprawić. Ogólnie myślę, że myślę, że Powiedzenie, że jestem łoszt jest bez sensu, bo że tak powiem, no wygrałem wszystko w tamtym roku co mogłem, jak nie. poszedłem, więc ciężko, że tak powiem, powiedzieć, że teraz po prostu dolecę, zagrałbym słabo, no to można powiedzieć, że jestem łoszt nie? A tak, to to można powiedzieć, że po prostu jestem, nie wiem, nigdzie, o, może tak, nie? Jak nie Chyba. znasz angielskiego, to nie podejmuj się czytania wiadomości po angielsku, ja pierdolę, laga, zaraz cię zbanuję. Łoś znaczy, że byłeś dobry, a już nie jesteś. No, ale kurwa. O, dobra. Oj, ja, ja, ja myślę, tłumaczenie. Że, dobra, myślę, że ty perks tak jest, skrije, jest tak. osobą, którą można było powiedzieć, że jest łoś. No dobra, no. czyli uważamy, że perks już ma taki poziom, że jest niemożliwe, żeby zagrał jak człowiek, jakikolwiek split, tak? Że, że on już kurwa no. się oduczył. To oznacza łoś? Mm. No, to trochę dla mnie. Nie, to oznacza. nie, 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 bo to chodzi o to, że to patrzysz, chodzi o to, że patrzysz z perspektywy, tak? No. Kto jaki był i kto tak. jaki teraz jest. No. Nie możesz, tak powiem, powiedzieć, że Perk będzie grać tak jak kiedyś, powiedzmy na LB, bo tak nie zagra. Wiadomo, nie. Yy, ale tu bardziej chodzi o, no nie wiem, no po prostu, no tak, tak jakby Caps, jakby Caps miał jeden chujowy sezon, to ludzie by pisali worst od Insta, Insta by tak mm -hmm. pisali, bo wiedzą na jakim poziomie gra Caps. Yy... Na przykład leśnikowi jest trochę ciężej napisać, że jest washed, bo leśnik to trochę taka rola. I tu znowu zajebie kontrowersyjnym takeiem. Ale no trudno. Już to mówiłem wiele razy, ale myślę, że gdyby. Gdybym nie wiem, ja poszedł do G2, miałbym szansę wygrać Europę. I tylko do tego, że leśnik to trochę taka do rola w Europie szczególnie. I taka jest meta, że po prostu grasz. Okej, okay. jest trochę bardziej skillowo niż kiedyś, ale jakby tą postacie, którymi możesz grać i nie połamiesz sobie rąk, na przykład Vi, Jarvan, Poppy, yy, nie no. wiem co, Rel. i te postacie se, się jakby wpisują w to, co, w to, co jakby ja się czuję i one nie wymaga, w, nie, no nie wymagają jakiegoś, wiesz, fila mega mechanicznego. No, dosłownie case jajka jest taki, nie, że przychodzi z Zereli i wygrywa sobie ligę. I no, ty, On grał spoko na tym belwę. Na, na tym to też jest nowy pik, który on wprowadził. Ale no tu po prostu No nie no, no, mówię poważnie. No na przykład ciężko, żeby ludzie pisali. Na przykład, gdyby Janko miał słaby sezon, to myślę, że ludzie nie napiszą. Aż tak często, że jest niż na przykład Perksowi, bo na idzie to widać. Jak ktoś odstaje, to widać chuj, a jak w lesie odstajesz, to nie widać tak bardzo. Bo to, że na przykład nie, nie zgankujesz w odpowiednim momencie albo nie skowerujesz, to ludzie nigdy nie wyzywają tych ludzi. Zawsze wyzywają midlanera, albo supporta albo coś. Dobry przykład jest na przykład z Bo to jest gościu, który jak sobie obejrzysz meczyki, w Spring Split'cie szczególnie, farmił sobie, miał wyjebane. W Summer Split'cie zaczął dive'ować early, coś tam zaczął kminić, nie? W Spring Split'cie farmił sobie. Czy ludzie kiedykolwiek napisali, że na przykład. On troluje? No nie. Pisali, ale Targamas jest nobym jebanym, że się wyjebał na dajwie, czy coś, nie? No ale wiesz, jakby dużo razy on powinien tam być, a go nie było. Gdyby Janko zgrał z nimi, sytuacja byłaby inna. W sensie, skowerowałby i może by grali. Eee, akurat, bo ludzie wyzywali, no powiem ci, że... Tak jak ko patrzyłem komentarze, to pisali, że to jest jedna osoba, która ma potencjał. W Spring Split'cie, w sensie w Winter. Przepraszam, bo mi się te splity mylą. Winter. Na czasie pada opinia, że Bo jest hukowy. Podejrzewam, że nie chodziło tutaj o dźwięk huk, o coś innego, ale zignoruję to. Ja uważam, że Bo jest dobry, ale nie lubię jednej rzeczy, które, które ludzie robią. On jest dobry mechanicznie, nie? Znaczy jest no. bardzo dobry mechanicznie, ale nie lubię takiego czegoś, jak ludzie piszą zróbmy roster wokół Bo, dajmy mu kurwa kapsa, Broken Blade'a, Mike'ego, to zobaczycie jak Zora. No kurwa, daj mi, nie wiem kogo. Daj mi Showmakera albo człowieka, daj mi jakiegoś Dorana, rana, to ja też kurwa pokażę, jak, jest, jak jestem dobry. To jest takie wiesz, pierdolenie. Ale ludzie to ja... totalnie nie no. ogarniają. Ludzie totalnie nie ogarniają, że jakby. A nie ja myślę, że to bardziej Będ... chodzi o, o to, żeby stworzyć roster dookoła bo. Czyli no dobra, tylko że... Okej, okej, okej... Takie preferencje Dobra, ale to jakie chcę dobrać Jakie chce dobrać? Które, no nie wiem, w sensie tak. W razie definicyjnie. Wygra... Żeby okay, Żeby. Można mecze, dla bo, jak... draftowe, dobra, żeby czy oglądałeś mecze? Go? Jak tak. bo grał w e, Coś tam nie wszystkie, ale kilka obejrzałem. Dobra, dobra okej, okay. on, on wygrał wtedy wszystkie mecze. Tak. Wszystkie mecze. Powiedz mi, kogo miał wtedy na topie? O kurwa. Nie pamiętam. Bardzo teraz. znana postać, Physics bardzo znana postać. No, przypomnij sobie, Piotruciu Czekaj, on grał w. Czy on grał? W FPX grał? No guri? A, no guri wtedy był. No to Nuguri. No dobra. I kim był Nuguri wtedy? No, Nuguri wtedy wchodził po. już staczaniu się z okresu bycia mistrzem świata, nie? Z okresu bycia bogiem. Zdał no Dobra, on... ale był leciutkim gołcikiem. No był leciutkim gołcikiem, zresztą. się. Kogo miał nam idzie. Do Inbi wtedy jeszcze grał? Czy już nie? O, o, proszę pana, panie Darku! Oczywiście, kurwa, że tak. Oczywiście, no kurwa, że tak. I tu jest dwóch ziomków, którzy. No do InB gościu. A który... on tyle jeszcze był legitny do in B, nie? W tamtym okresie. Go, do in to był gościu, który pikował postacie, idealne pod niego, wiedział, jak, że tak powiem, yy, ma zagrać, żeby. Jak to się mówi? Yy, Wygrać mecz. Żeby jego leśnik mógł robić co chce. O. Enable, enable. No, tak kurwa, więc nie, nie wiem, jest, taki le, pa, Tak, patrz taki killer. No wiadomo, że Saken nie wygra na Humanoida i na kapsa linii także zdominuje. No to kurwa, no nie wygra. No nie pięknie ci to w takich postaci, meta jest inna i tak dalej. Ty, ale to więc... był cały czas, co? Kled nam idzie od Duinbiego. Tylko on tym go no, w ogóle. Pojebane. No tak. No i... No i patrz. I tak sobie tak patrzysz, nie? No. Zjomą jak miał turbo drużynę, i teraz jak miałbyś to odwzorować? Tego, co masz teraz w Europie? No, musiałbyś wziąć albo Humanaida, albo Kapsa. No. Albo niskiego. Może niskiego. Hmm. Wiesz co, jak ja bym miał zbudować Tinto koła bo na pewno ja bym szukał takiego zawodnika. No, jakby skupiłbym się na tym, żeby dobrać dobrego Mida i dobrego Supporta, nie? Bo to jakby najczęściej. No dobra, tylko nadal. Coś. Ja bym wziął. Czasy, czasy się no. już zmieniły, teraz liczy się drużyna. No, na pewno. Jak weźmiesz no i jednego gościa myślałem, i, zbu i zbudujesz, wokół wokół niego, zbudujesz wokół niego no. roster. Turbo popierdolony. No jak meta się zmieni, będą tanki. No, to, no jest gówno, ja się zgadzam, ja się zgadzam. No ale to, no to chodzi, chodzi tutaj o deluzję, ludzie nie ogarniają, że to już nie są czasy, gdzie... No nie wiem, wtedy to akurat były turbo pojebane czasy jeszcze z tymi pikami. No teraz wydaje mi się, że jest to dość statyczne i też bardzo wiele rzeczy się zmieniło takie nie wiem smoki na przykład jakieś towery, plate, i te No wszystko się pozmieniało teraz a, a nie masz takiego wrażenia że meta w sumie ona na przestrzeni ostatnich lat to stała się bardziej nie zmieniła otwarta się? w takim nie nie w takim sensie że kiedyś było tak że miałeś naprawdę mocne takie priorytety że grasz tylko to i tylko to i nie wychodzisz poza bardzo wąski obręb mety a mam wrażenie że a? na każdym dużym turnieju na przykład wychodzi to że po prostu dobrze obudowany draftowo, niszowy pik jest ok, nawet jeżeli wiesz, nie są bardzo wysoce przez wszystkich, nie? Jakby takie rzeczy, które na przykład Keria zaczął wprowadzać pod koniec Worldsów w zeszłym roku, albo to jak Beryl zdefiniował rolę supporta na ŁORCach 2022, mi to pokazuje, A? że jakby wiesz, yy... Że zawsze w mecie będzie miejsce na różne style gry, tylko cała drużyna musi się zaadaptować do tego, nie? To, to a propos tego, że mówisz, że, że. A co jak tanki będą OP? Ja nie wiem, czy może dojść no do sytuacji że... w aktualnym no dobra. Dorym, żeby tylko tanki były OP. No, no dobra, okej, okay. tylko że tutaj bardziej chodzi też o takie postacie, powiedzmy, nie carry, tylko utility. No. Chodzi mi o to, że te teraz premi premiowane, według mnie, są drużyny, które są przestronne. Czyli masz dużo, dużo możliwości carry, mhm. i że tak powiem, każda linia jest w stanie skerować. I według mnie to jest drużyna kompletna, która jest w stanie wygrać, no, Worlds'y, nie? Powiedzmy. I według mnie w są takie osoby. Dl dlaczego na przykład y x 9? Czekaj, w jakiej on teraz drużynie gra? W Top Esports, top Jakie oni mają miejsce? Wysoko są. Top 3, albo top 4, nie pamiętam już. No dobra, i. 369 z tego co kojarzę to to był taki klocek po prostu, nie wiem czy coś się zmieniło, co się zmieniło czy tak, nie? Tak, on, on generalnie, to było tak, że on grał po prostu Ordem bardzo dużo, no. czy, czy, czy tak, w zeszłym tak... roku, a w tym dostał trochę więcej przestrzeni i on bardzo dobrze grał jakimiś Gnarami tego typu rzeczami. No dobra, no i to jest zajebiste, gość no tak. jest po prostu przestronny, gra tym i tym i, i, i mo tak samo w G2 Broken Blade zagra Tankiem i tym, Mikkex se zagra tym i tym, Kapsik to samo. Jajk, według mnie to nie jest jakiś taki super, o. super, super, super carry, ale też ma różne postacie. I... Patrz, W tym sezonie most Played ma Atrox 11 razy, Renekton 5, potem Rumble i, i powiedzmy, pierwszy tank. To jest Uder i 3 razy nim zagrał, nie? I to jest czwarty czepion, no. A w zeszłym sezonie, Freysticks 9, 26 gier zapierdolił Kasantę 20 Orden. i jego no. To, to, to jest właśnie taki przykład. Yy, ziomka, no. O którym mówisz, że rzeczywiście ma dużo różnych stylów, w którymi gra. No. Yy... Nie no, ogólnie, jak. Nie no, Nine, przed tym, jak grał tankami, to był katem. W sensie on napierdalał fiorom, tak jak to jakiś czatownik napisał. Ale tu bardziej chodzi o to, że gościu, gościu poszedł do drużyny, w której potrzebowali go na tanku, tak? Tak. I on nie pierdolił głupot, że. Ja pierdolę, nie gram tankiem czy coś, tylko po prostu wziął tanka i tyle, bo tego potrzebowała drużyna, nie? I to jest najbardziej zajebiste, jak właśnie. Jest gracz, który potrafi zagrać i tym, i tym. Ja na przykład, no nie, no nie potrafię zagrać niektórymi postaciami. No nie, nie zagrałbym Kindred, w sensie zagrałbym, ale to byłby wylew totalny. Więc nie jestem taką osobą. Jankos jest taką osobą, ja myślę, że on jest na engage. U. myślę, że Jankos też nie jest osobą, którą, który, który na przykład zagrał jakimś, nie wiem, Gravesem, Kindred, na takim poziomie jak niektórzy. W Europie to chyba tak najbardziej to Razork, Razork Elioja, I guess, chociaż nie wiem, czy Elioja tak jest. Myślę, że Elioja jest, no. Elioja chyba jest. No, on, on nawet, raz słuchaj, Elioja, on, no. on nawet w zeszłym splicie grał dużo jakimiś, wiesz, Jakieś farmiące piki grał, a historycznie. Tak. Nie miał, nie miał problemu, żeby no, no. grać. Tak, tutaj nie znowu. On miał zajebistą Kianę kiedyś nawet. Nie wiem, czy pamiętasz to w 2045. No, Kianę chyba. miał zajebistą. To no. prawda, tylko, tylko tutaj znowu. Te postacie są viable na competitive, czy da się wybanować i tak dalej. No tutaj wiesz. Trzeba sobie zadać te pytanie, ale ogólnie. To <laughs> myślę, że to last to jest taka ogóle, rola, że też. zawsze tam co coś znajdziesz. A o Daglasie mnie ktoś tam pytał, ale nie tak, mam pojęcia, tak. co sądzić o Daglasie. No trudno ja, ja mi powiedzieć. Ja mi się opinię. wydaje, że. Mi się podoba taka opinia o nim, że Douglas on ma dobre pomysły, ale takie krótkoterminowe, że on wie co zrobić na najbliższym puffingu albo przez najbliższe 30 sekund, a że ci czołowi junglerzy oni wiesz, planują już na jakby kolejne. te kolejne rotacje kampów, czy wiesz, mają większą perspektywę, a nie tylko zrobienie fajnego zagrania tu i teraz. Ale też nie? ta klasa ciężko jest ocenić, no bo kurczę, Ziomek bardzo wcześnie poszedł do leca, Moim zdaniem odrobinę za wcześnie i to był ryzykowny ruch. I. Nie wiem czy to nie jest trochę tak, że po prostu jest bardzo dużo rzeczy do nauki i musisz ich bardzo dużo podłapać i przez to, że możesz się tym trochę poczuć przytłoczony, to Ale to... Ten ale nie... to pierdolenie mo też, bo... No. Jak się masz... Powiem ci tak, jak grasz w RL to idąc doleca grając skrymy na drużynę lecowa, często te często są ograniczone jak grać w RL-u, to w lecu uczysz się no nie wiem tak Chyra... nie wiem no często razem szybciej wszystkiego okay, no ale nie myślisz że, nie myślisz że jest tak że musisz mieć pewną bazę umiejętności napytych na napytych przez okres grania i praktykowania Nie no ale on jest, ale on jest let's ready No patrzysz innych graczy to na pewno jest let's ready no, no nie wiem, w sensie ja miałem wrażenie, że to, to nie jest tak, że on już w RL ach dawał mi Takie przekonanie, że Dobra już ogarnął wszystko co się dało nie Na tym poziomie, że musi pójść dalej Tylko on był takim junglerem Który był okej okay, no W połowie stawki lfl i Kit. Ale i dobrze, dobrze to wziął No chyba mu odpłaciło Nie miał No nie miał innej opcji no nie. Tak, szczerze. Ogólnie, no. troszkę jest kurwa do tego letwa się dostać. Nawet jak jesteś jakimś młodym gościem, to mam wrażenie, że to i tak jest straszny coin flip, bo jest tak stary gości, którzy tom na jego miejsce potencjalnie doleca. Czyli yy, teraz był ten zeska jak on ma? Yy, Izma. Izma, tak. On jest no to... takim frontsterem. Cieszę się, bo ja mówiłem, że nie wyjdzie yy, ten projekt. No poprzedni sezon miał bardzo dobry. No nie ja wiem. Moim zdaniem on leci na tym, że zagrał dobry pierwszy tydzień Mintera, a potem było gorzej i gorzej. Mi się wydaje, że zawsze jak Escape przegrywało to przez niego. no znaczy, Ale jak wygrywało no, to nie, to nie, nie, z jednego, ale. No tak, no to się coś zrobił. Ale powiem ci, że jak on na tej Rel gra, to ja mam takie wrażenie, że on nie wie, ile ten champion może Ech. wytankować. On tak się wpierdala? I potem nie, no się no, nie, no, nie no, akurat on na real jest goatem, No nie wiem. Mimo na real. on jest dobry. On jest dobry na rel. On jest ostrym poddymiaczem, jakiś diver robi i tak dalej. Ale on ma taki jeden playstyle, który. W sumie finały i u Master pokazują jego playstyle. No. On robi trzy kampy i Invader szuka. I to jest no tak, tak jakby. Jego... Perma, jego a później midgame. Beatgame... Alvaro w tym. A teraz on tego o, no nie dostaje i, od Dosa. A no, w mid trochę się gubi, ale poprzedni sezon ja uważam, że miał bardzo dobry. Mimo tego, że jestem jego hejterem, mam na myśli, że nie lubię go za bardzo, mm -hmm. to tak myśląc trzeźwo, to... No, dobry sezon miał poprzedni. Okej, okay, no. E, On ale... bardzo krótko gra, ta kariera jest bardzo szybka od is więc... Patrz i, i, i zobacz kto te... Jakby Douglas został, to zobacz ile jest leśników potencjalnych do leca, jest tak. Selfmade, wiem, ludzie napiszą XD, ale uważam, że nadal trzeba go brać pod uwagę serio nie, nie, nie no uważasz, myślę że na, my, self -made ale jest myślę, du dość duży problem po prostu no tu tak ale o nadal jest osoba, to osoba która pracy? no tak tak ale nadal jest to osoba która potencjalnie może ci zajebać robotę no tak nie by tak więc tak jest on jest tak Skudymon czy jak on tam ma Skumont, no y jest tak Linkas i to już są trzy osoby które mogą ci potencjalnie zajebać robotę to już jest dużo osób imo a jeszcze do tego dochodzą jakieś rotacje plus jakiś. No nie wiem kto tam. Nie wiem kto tam jeszcze jest, ale no sobie to i już dużo na robotę. No czekaj, LFL-u kto jest jeszcze. Jeden, jeden robot nie zajebie. Problem jest taki, że Zerkce ma... Co z tym Zerksem kurwa wszyscy piszą? On nie jest nie, taki dobry. To, nie no, ogólnie Zerkse to ludzie trolują. O, Oraz, dokładnie. Inspired. No, inspi roboty. Tak, Inspired to zawsze jest Wipo. Dobra, Inspired. Tak, Wipo. Taki zajbisty podcast wyszedł dzisiaj dosłownie na kanale LCS-a z Wipo, z Inspiredem i jeszcze Dokla tam siedzi z nimi. Okej. Mm, I ten. I generalnie tam. E, bardzo fajny jest moment w tej rozmowie, jak wychodzi takie duże doświadczenie. Inspired'a. I on gada tam o tym, że e, jakby, że on bardzo mocno konfrontuje ludzi ze swojego teamu e, z tym, co mu się nie podoba. I na przykład wspomniał o tym, że jego AD Carry e, grał sobie off-role, nie, na solo queue. I on miał do niego problem o to, bo mówi mu, że ziomek, nie potrafisz ustawić wave'a, nie grasz do perfekcji bot'a, dlaczego marnujesz czas na innych rolach. I mówi tak, ja to mogę robić, bo wiem, że nie mogę się nauczyć więcej grając last w NA, ale mam noba w teamie i niech on siedzi i się uczy. I Sigma, Kacperek. No, to prawda. Akurat, akurat Inspired bardzo dobrze, że tak powiem, yy, poprowadził w ogóle swoją karierę. I myślę, że jego nastawienie też jest bardzo dobre. Bo, tak jak w Rogue'e, no Rogue'e chyba wtedy nie chciało z nim współpracować, nie? Chyba nie. Przez, przez pewne tam rzeczy. Ale Katper to jest gościu, który nie chce powiedzieć, że grał pod KDA, ale wiedział jak zagrać pod siebie, że nawet jak drużyna jest kurwa chujowa, to on zagra dobrze i wypadnie dobrze. I myślę, mm -hmm. że to jest strasznie duży value. I to pokazuje też, jakby, jak on ma etykę na Soloku, bo on na Soloku w, w EU miał podobną etykę, że nie brał takich fajtów, które są po prostu chujowe. Nie, nie, nie jest takim gościem, że widzi fajt i kurwa tego. Bardzo mądrze gra. I właśnie. Fakt ten, właśnie ten fakt, że on, nawet jak ma nobów, to on i tak będzie wyglądać dobrze, pokazuje, że jest po prostu dobrym leśnikiem, takim naprawdę dobrym. Mhm. Myślę, że mało leśników ma takie coś. Że mimo tego, że właśnie ma nobków, to po prostu, nie wiem, jak ma nobków, to sobie będzie farmić. No, dla, dla mnie jest chyba najbardziej imponujące to, że on po prostu, wiesz, to nie jest często u graczy, szczególnie u takich młodszego pokolenia, ale że naprawdę widać, że mapy układane w głowie i jakby myśli szerzej niż tylko moja rola i mój performance. Że nie zawsze zdajesz jako powiedzmy, młody talent ten test dojrzałości, nie? który się pojawia po kilku latach gry. I moim zdaniem to wyróżni się. Znaczy, pamiętajmy, że on. Że on, on pamiętajmy, że on ma bardzo długie doświadczenie już, i mo to też nie ma co mówić, że jest młodym zawodnikiem. Tak, tak, ale wiesz, się... chodzi o to, że są takie kwestie czysto ludzkie, nie, że w pewnym wieku myślisz o różnych rzeczach, Twoje priorytety są inne. Aha, po prostu okay. zmieniasz się. No to to zmienia się twój mózg po prostu. Czy będzie woda? Tak. Będzie wod. Więc w młodym wieku myślę, że ciężko jest wejść w taką odpowiedzialną rolę i, i ten. I po prostu być takim wartościowym asetem dla swojego teamu. Nie no, ale też Kacper teraz ma taki składzik, że to jest skład po totalny goat, nie? No, fajnie grają. Ten botel jest... jest taki shakey strasznie i grają średnio, ale nie wiem, czy oglądałeś tę serię na, na Cloud9. Ale generalnie no. tam mega ich zjechali. Nie, nie oglądałem, nie oglądałem. A bo to wczoraj nie oglądałem. nawet, nie? Ale mają bardzo dobry roster, bardzo dobry. No tak się zastanawiałem, jak będzie wyglądał powrót Wipo, ale... E, nie no, Wipo jest gołtem totalnym. Wipo to jest taki inspired imos. Według mnie to jest bardzo podobna osoba, że no. bardzo, duża, bardzo duża wiedza na temat wszystkich ról, No, 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 nie, te, no Wipo, też dużo, dużo bardzo dużo takiego, wiesz, analitycznego teorii craftingu robi. Jakieś, kurwa, on lubi jakieś tabeleczki, eficiencji, itemów, tego typu rzeczy, nie? Straszny Ma jest takim się Pod tym kątem. Ogólnie Wipo to jest chyba gościu, który najbardziej mógł namieszać, jeśli chodzi o okienko transferowe, bo no. o poprzednim... Roku nie wiedział, czy chce grać na topie, czy w dżungli. I jak były głosy, że może w dżungli, to kurwa, powiem ci, że w do dużo drużyn go chciało w Europie. Praktycznie każda, która tam, wiesz, hukała, nie? No bo on serio jest zajebisty, nie? Wziął się sobie wjechał do lasu i tam wy wy wywoził też, jakiś robił takie, wiesz, przejście przez wieżę. Na niektórych postaciach, tak niekonwencjonalnie. Czekaj, teraz się zgadza, że Pipo zajebista, co było gadane w GO ostatnio na jego temat w ulicowcu. Nie pamiętam do czego pijesz, ale jeżeli chodzi ci o... Bo, bo z tego co pamiętam, my chyba mówiliśmy coś kurwa historycznie na temat Buipo i mm, i historycznie to był zawodnik taki... No, że na pewno miał ogromny potencjał, co nie? Nie wiem czy go zrealizował w pełni. Eee, wysyłam wam linka do tego podcastu, by the way. E, na czat. Mm. I, I na pewno takim charakterystycznym momentem były te takie odklejki w ważnych momentach, no, jakieś często przywoływane jakieś zakna, na cheatu i tak dalej. On często miał problemy w finałach dużych. Nawet no, nawet teraz, mimo tego, że gra dobrze w tej Ameryce, to zdarzają mu się jakieś takie gorsze mapki. To, to jakby nie był chyba nigdy zawodnik, który cechował się niesamowitą stabilnością formy. Raczej bym powiedział, że po prostu te jego szczyty formy były wybitne, nie? Jak na to plainerów. Czasem jak zapierdolił playa, no to nie było co zbierać. No ale nic, mniejsza z tym. Ty w ogóle Cinkroff yy, śledzisz mocno ten? NA w tym sezonie, czy nie za bardzo? Nie, nie, nie. nie. Okej. Okay. Bo. Ludzie ja... tu wysłali jakiegoś shota, z Vitie odwintuje. Ale kurwa ludzie mają takie zamknięte głowy. A Solki już Patrz. Patrz czekaj. na tego shota no. i kto tutaj jest kurwą? Czekaj, czekaj, nie narzucaj mi tej. A kto to? Front size. A ja go kojarzę, On no, też gra Pro, nie? No, no right. dobra, ale widzisz tego screena, zatrzymaj. Kto jest no, tu kurwą? Moment, moment, moment. Pierdolona dziwka nami ma full HP. Jak to jest kurwa możliwe? Co ta Trzymata się nie traduje? Stoje pod drugim towerem, przecież ja bym kurwity to wyszedł z tej gry. Ja bym wyszedł z tej gry. Dziwka ma full HP. I kogo to jest kurwa wina? Ziomek stoi z tyłu i hiluje Luciana. I kogo to jest kurwa wina? I ziomek taki wrzuca kurwa takiego tweeta, po tym to ja bym kurwa zgintował mu grę. Czy to Wiadomo, że ty fiara stoi pod towerem i nic nie robi. Ja to, by, to bym runde' nas po prostu. To są kurwy jebane na suporcie, które grają pod KDA i... Tylko czekają na wkurwienie, jak ktoś się wkurwi aż wyjdzie z gierki. I jakby co tak? W i do tyłu, i do tyłu, i do tyłu. To jest normalne? Jakby no... Jak będziemy bronić takich ludzi, to to Soloku się nigdy nie zmieni, no naprawdę. Według ale on, mnie. We, ale on on powinien dostać order. Był, ej, on był też. Ale on powinien dostać order w ogóle za to jakiś, nie wiem. Wolnej. Nie wiem, wolnego summoner's Rifta czy coś. A to dalej jest nitka! Oj, no, ale wiesz co, powiem ci, że no, ro rozumiem tw twój punkt widzenia, ale tak szczerze mówiąc, to kurwa bez przesady, nie? O ile rozumiem uniwersalny gest frustracji, jakim jest sklęsowanie i sfrustrowanie się w miejsce, jak się wkurwisz, no, ale to już może dalej pod turety. Ale tej gry się nie da wygrać. Patrzcie na nami kompis, tak. Talia Jarvan TF i on gra Lucianem, która na miejscu stoi pod towerem, mają zerilu. Lulu. To jest FF. To nikt tego no, nie skieruje. Steel Solo queue, wiesz, o co chodzi. No nie wiem, mimo nie ma co tracić czasu. W, w, normalnie na Korei takie rzeczy ludzie robią i stoją na Nexusie, 15 minuta wybija. Tyk, tyk, FFik, nikt kurwa nie pierdoli, do nikogo nie ma banów i tutaj coś pierdolą. 70% Gierek powinno lecieć FF 15 i tyle, bo po prostu są takie. ja, 70 przesadzam, ale. Są takie useless z tego czasami. A tutaj widzę, że jeden z tych widzów broni. Pisze, że skoro Feto jest midlanerem, to, to nie jest jego wina, że gra źle na ofroli. Nie no, ale tak, nie wkurwiają tacy ludzie, którzy rzucają takie tweety. Ja pierdolę, ziomek stoi na nami pod drugim towerem i, i specjalnie czeka, nie? Odpalił kamerę i, i czeka. No ale co, zobaczy łatwe lajki. Frost size. No i zobacz, czy on ci nie wygląda na takiego właśnie konfidencika? Wygląda w chuj. No, ale ogólnie, wracając do tematu, od on nie grał Ari? Nie wiem, to może nie on. No w każdym razie przykonfidencił. W NA jest taki zajebisty trash tak ostatnio. Ogólnie produkcja LCS-a, jak zawsze z, z Mega -S S-ą, ale po pierwsze, się bardzo dobrze. E, bardzo dobrze się ogląda to, jakie są emocje. Przy tym, jak na przykład tam produkcji pokazują, co tam gracze piszą na Olczacie. Jak ten APA trasztokuje, Potem go wyzywa Jensen. wyzywa go Inspired. Potem jeszcze są jakieś podcasty i tam też poddymiają. Coś tam widziałem, że Bui pogada o tym, że Cloud9 to są NPC-ty. Jest mnóstwo takich fajnych e, wątków pobocznych w tej lidze. I brakuje mi tego w lecu. W lecu jest strasznie trudno pod tym kątem. Ludzie tak wykorzystują bardzo proste rozwiązania: że ooo... Matlans kontra Casey, Francja kontra Hiszpania, bijcie się. A nie ma takich. Ale ruch, to jest smaczków. inny mental, Tam, bo ta, tam jest im o taki mental trochę z NBA, czy nie? No że trochę wiesz, tak. Pod dymka i tak dalej, nie sądzisz? No ale to ja jest tak tym staniem gracze, którzy grali w Europie, oni się świetnie w tym czują, dlaczego tego tutaj nie ma? To nie jest tak, że te Amerykanie tam trasztakują. Zupełnie ale nie. mało tam... jest, ale, ale dobra, ale który zawodnik tak w Europie? No nie no, Flaket by poddymił, Jankos by poddymił. No ale myślę, ogólnie Inspire że... i po to Lu robią sobie tak tego. No nie wiem, ja myślę, że nawet jakiś taki Razor czy nie wiem, Carzi też by mogli pierdolić jakieś tam kupoty. No tak, w sumie ja. Ogólnie nie wiem, czy tak jest. Produkcyjnie wkurza mnie. Mi się, mi się nie podoba główny broadcast. Uważam, że jest słaby. Uważam, że jest słaby. Nuki Adam. No tak, tylko że oni limitują się do francuskiego i do mrocznych psów. Tylko. Czy był usuwany jakiś wodz dzisiaj? Nie, dzisiaj był ten. Reset stream musiałem zrobić. Wunder jest królem Banteru. No teraz przynajmniej może go robić, bo wygrywa. Jak tak. Jeszcze grał we Fnatyki banterowała, a przegrywali. Wszystko to trochę. Trochę słabo się to śledziło, ale teraz tak ma powody, żeby to, żeby to robić, i to szanuję. Angielski lec jest asuchalny? No trochę się zgadzam z tym, niestety. A to nie jest tak też w lecu, że jak coś zrobisz, to zaraz karę dostajesz? No trochę tak jest chyba, no. A też tego tego ja szarpnięcie. Jak ten, że takie wielkie gówno niesie pielęgniarka. Napisali House City is Mad Lions. No. Taki mocny ten tweet. Ale tak sobie to gówno było takie ogromne. Wygląda jak ważyło z 10 kilo co najmniej. W LCS ostatnio sniper dostał karę za wyjście w klapkach. No tak, tak, to widziałem. To ale, widziałem. Kla ale klapek nie można gdziekolwiek, to w lecy też by dostali, no. Wy to w ogóle macie tyle takeów z pizny na Goe. Ty o banterze już kiedyś raz słyszę, że brakuje, ale potem jak słabszy team banteruje, to płaczecie? Nie wiem, czy nie przypominam sobie, żebym płakał, że słaby team banteruje. Miał raczej boli. I w jest, jest dużo fajnych banteryków. Tam jest ostro. W rl się dużo działo we Francji, na przykład. O, Supa powiedział, że jest best ADC i popełniają mu to przy każdej okazji. Bo o to. O, to... o to chodzi. Kurwa jest taki. No to jest taki dziwny już banter. Ale to nie jest że banter, jakby... on tak uważa. No. I właśnie o to chodzi. Że banter to jest dla mnie to, że wyzywasz Ziomka i jakby wszyscy akceptujecie, że wchodzicie w tę grę. A jak Supa gada rzeczy. Które no, są w moim zdaniem deluzją, no to ja nie odnajduję w tym za dużej wartości. Wiesz o co chodzi? Że niewiele to wnosi, no spokojnie, że tak powiedział, ale. trochę pokory. No bo, czy, czy można powiedzieć. Czy, czy można serio argumentować, że Supa jest najlepszym ADC w Europie? No chyba nie. Ale ma to jest złe, żeby mówić, że trochę pokory. Bo... też, jeżeli on taki jest. Forgiven też taki był. Nie wiem no czy... dobra, w sensie niech ma taki cel, żeby być najlepszym. A? Ale w żaden sposób nie pokazał tego, że jest najlepszy. No ta, tak, się Że jakby... Pokory... Nie, nie przeszkadza to, że gracz, jeżeli... Wyszedł by Capsby, że tak, posiadam tę ligę i generalnie wszyscy możecie mi opierdolić pałę, nigdy nie było lepszego mida w historii tej sceny, to on ma pasa, żeby tak mówić. A Supa no Dobra, no nie to ma co, pasa, to piszesz. Tak no to co? No to wchodzisz na Twittera, piszesz xddd, co ty pierdolisz i tyle, nie? No, to no I wtedy może się skręcić jakoś. Ale no ten banter trochę nas umija, no. W Polsce banter... Trochę nie istnieje, nie? Na powinny być zniesione te kary takie finansowe pojebane, bo... Na przykład z Wyro to o powinien być w stanie normalnie... No tak o, tam powinna być bitka, tam powinien być oktagon. Rozstawiony, jak podchodzi do Szeo i zbija z nim pionę. I wtedy wiesz, sędzia zakłada rękawice i walą się w klatce rzymskiej. I nagryweczkę. Jezu, mi nie chodzi o to, że on ma tak nie myśleć. Przed chwilą to powiedziałem, nie chcę tak myśleć, tylko. Tak, taki mindset jest graczowi i w ogóle potrzebny, ale. Chodzi o to, żeby nie gadać zupełnie oderwanych rzeczy od rzeczywistości, nie? Mówiąc je z pełną powagą na twarzy. Czy chce Banteru? Ja też uważam. No, chcę Banteru, ja przykład... ale dobrze zrobionego. No dobra, to, to nie jest trolli, to nie jest Banter. Ja uważam, że miałem więcej lepszych gier na Jan Kosta niż on na mnie jest na poważnych coś. No i spoko, bo jak tak naprawdę uważasz, i to nie jest tej i gdyby ktoś ci kazał to udowodnić i byś próbował to zrobić, no to dla mnie to jest fair. A ja nie wiem, jak Supa chce udowodnić, że jest lepszy kurwa niż sama, Naprawdę, no, no od której kurwa strony? Naprawdę. Wiesz, no może tak czuję, nie? Po prostu, gra co na Screamach na niego i tak czuję. No, nie wiem. A czy Zwyro dostał karę za niepodanie ręki? Nie mam, nie mam pojęcia. Nie ma kary za niepodanie ręki. Normalnie mówisz, że COVID nadal istnieje i masz wyjebane. <laughs> ja nie wiem, czemu wy uważacie, że robienie jakiegoś chujowego show jest dobre? Bo w e sporcie chodzi o emocje. Esport moim zdaniem w tym momencie, w tym roku, nie stanowi wartości sam w sobie. To, że dobrze A ty się grać... z ziomkiem. Nie wystarcza, Imo. Dla widzów to Imo jest dobry za tak zajebał. Ale Imo, z dupy taki banter też jest do, do pizdy. No tak, ale no. To, nie, to nie chodzi o to, żebyś ty forsował coś, tylko ja po prostu nawet nie widzę okazji stwarzanych, żeby to się działo. Zobacz, że w lcs to nie jest tak, że oni forsują tych zawodników. No weź powiedz, że jesteś lepszy od tego. Tylko wiesz, grasz coś sam z siebie, napisz na czacie i pokaże ci to gówna transmisja, nie? Nakręca, no, trochę jest taki kijek w dupie, to prawda. A, a w, w nie były te wywiady. Rzeczy. W, w lfl były te wywiady i były pytania, czy czekolad jest dobry. I tam no. wszyscy mówili, czekolad jest główny, nie wiem czy pamiętasz taki wywiad w lfl I tam cisnęli bekę. Nie. I normalnie to wypuścili. No i to jest spoko. I to to produkcja lfl taka ono. o, no. Chociaż to, że. Yy że ten, że w lcs albo na przykład tam zapraszają dużo graczy do podcastów. Nie ma za dużo takich, mam wrażenie, inicjatyw w Europie, gdzieby gracze siedzieli i gadali i było dużo z nimi e, takich rzeczy robionych też nie tylko na głównym streamie, nie? Gdzie jest troszeczkę inaczej niż jak siądziesz i nagrasz coś e, w innym czasie. Niby jest euforia podcast, ale to tyle na dobrą sprawę w Europie. I... E, i ja czuję ZENIE, oni po prostu dobrze wykorzystują to, co dają im gracze. A w Europie jak to jest, to czasem jest forsowane. A to nie jest tak, że w Ameryce trochę im się dupa pali, może dlatego? Pewno, a w, w Europie, pewno. a w Europie są takie liczby pojebane teraz, że też można mieć jakby wyjebane? No, bo ja to, bo ja to tak trochę widzę. Jakby ogólnie dla mnie te wszystkie te kostrymy i tak dalej. Na przykład ten czas ze drafty, ok, zaraz ktoś powie, zajebisty pomysł od rajotu plus jeden, super, ale czy to nie jest tak, że to jest na plus dla tych ludzi, którzy też robią te jakby te, trochę te cost streamy, że to też jakby dla nich na rękę, żeby to wszystko tak szło zwa wie i tak dalej, żeby nie zanudzić no, ich tam też? na pewno. Ja, ja, imo, ja, ja to bardzo lubię Mimo te ruchy wszystkie, wszystkie Robię Ale i ma te wszystkie Ale ruchy, jestem... które są robione, są no. pod costreamy. i Ja to tak to trochę widzę, że Riot według mnie zaczyna mieć troszkę otwartą głowę na te kostrymy. I zaczynają kumać, że to kostrymy są przyszłością w Europie, nie? Taka, taka moja opinia przynajmniej. Mm. No, ja myślę, że te akurat te drafty, to nie wiem, czy to kwestia kostrymu. Chyba tak ogólnie to jest dobre dla, dla wszystkich widzów, nieważne czy z oficjalnego podcastu, czy, czy z nieoficjalnego że po prostu nie czekasz na te mecze, od razu dostajesz to, co chcesz, lec się zamyka w 3 godziny, czy tam 4 godziny. A dobra, widzowie na przykład tutaj, lubicie takie coś, czy nie? Niektórzy mówili, że chujowo, bo emocji nie widać, czy coś To jest totalne kopie, To jest takie pierdolenie, że nie widać emocji. w Ludzie mają więcej czasu na przygotowania. No ja jestem Eur tego, ale to jest tylko na regular. I... Kurwa, przytankujmy te 9 gier. Dla mnie plusy przewyższają minusy. Na pewno to nie jest jednoznacznie dobre. był już jakiś take na temat y, ultraligi finału i przerw? No, już w sensie gadałem dużo o tym na początku, ale to ty daj swoją perspektywę, nie? No, nie wiem, czy mogę. No, mów, mów, możesz. Że ci się pauzy no, nie podobały? Powiem tak, wiecie jak jest w takich, w takich lanach, wiecie czy nie wiecie? No nie wiedzą, bo nie było okazji za wiele pewnie dla ludzi. No kiedy się wynajmuje takie hale, jak jest jakiś koncert czy coś, kiedy? No kurwa jak najpóźniej, no rel czy nie? Bo tutaj każda, każdy dzień to jest pewnie dodatkowe sianko, no rel czy nie rel? No rel. Ja nie mam takich informacji, ale wydaje mi się, jestem praktycznie przekonany, że to wszystko zostało zbudowane tego samego dnia. Czarny Piotruś? No, był post od Adama, project managera, że zaczyna się nocna akcja. Tam też... <laughs> No to powiem zbudowane. tak, nawet tego nie słyszałem, a byłem przekonany, bo po prostu to widać, to widać, to widać. Jakby, no ja kumam, nie? Że jakby tu po prostu chodzi o sianko. No czekaj, czekaj. Napisał tak. Moment. Ale operacje logistyczne przed Lanem. Niesamowita robota wszystkich zaangażowanych. socjali przez ekipę grafików realizacji transmisji po wszystkie bariery, które na was czekają jutro od dziesiątej. No, no ja szanuję, nie? Ja szanuję. Jedyne co mnie wkurwiało, to to, że za chwilę mieliśmy wchodzić, a widzę, że na dole dwóch typów siedzi i scroluje TikToka i YouTube y, i shortsy, a ja zaraz wchodzę z mychą i kurwa mikrofon mychy nie działa. To tam mnie trochę wkurwiło szczerze. Ale czeka, że? Że z produkcji Ale ludzi? tak se... Ale On tak patrzę na Azona i mówię, Ty Azon, bo ty jesteś tu kierownikiem. Co ogarniasz to Azon? No garnę, ogarnę ogarn, i taki zdyszany. <grym> I co, bieg tam kurwa i ogarnią. <grym> ja mówiłem ten, o tym jak, jak wkurwiałeś Azona tym, że garminem się flexowałeś. <grym> I według Samsunga 3 nie, ile tam było? Z pół godziny do transmisji, i do mnie. Co ty masz na zegarek? Ja mówię, no Garmin. A on. Ale musisz to zdjąć, bo tutaj Samsung sponsoruje. Ja do niego ty, ale kurwa, mi nie, mi, mi nie płaci Samsung, tylko Frenzy. A on. Co ty, co ty mówisz, poczekaj, zaraz zagadam, czy ty możesz mieć, ja, ja wiem, że nie mogę, nie, on tam poszedł zagadać do kogoś, czy mogę mieć zegarek, przychodzi, mówi tak, nie, wszystkie zegarki muszą być zdjęte, ja mówię, no ale kurwa, zon, ja muszę tętno sobie mierzyć, bo później analiza będzie po tym, po transmisji z tętnem, co ja mam zrobić, no nie wiem, coś musisz zadziałać na ten temat, i on taki wkurwiony... <laughs> Ale jesteś ja taki konkurewką. Ale, ale pierwszy sucha. raz robili rano, a taki od Ale słuchaj. Nie jesteś głupoty, on Ja mówię mu tak, będzie, będzie zdjęte po streamku, spokojnie, <laughs> będzie zdjęte przed streamkiem i po streamku. A on, kurwa, synkru, zaraz cię przyjdę, sprawdzimy. Idę tam sobie do szatni, zdejmuję tego garmina i tak specjalnie zasłoniłem, byłem w takim swetrze, nie? I tak specjalnie do samego dołu wziąłem, żeby pomyślał, że mam zegarek, nie? No i on mówi, Tinkoff, dobra, już pora na ciebie, zaraz będziesz wnosić puchar. Ja mówię, no ale ja nie wiem, czy jestem gotowy, no i takim uśmieszkiem sugerując, że mam Garmina, nie, na ręku. I on tak zaczyna mnie dotykać po ręku i mówi, pokaż, 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 pokaż. Ja mówię, nie, Dawid, zaufaj mi, na pewno jest zdjęty, jest zdjęty. <laughs> taki, kurwa, Tinkoff, nie troluj mnie, wchodzimy za minutę, nie troluj mnie. <laughs> o Boże. A później go jeszcze wkurwiałem w międzyczasie, tam biegał. Ja do niego mówię, ty, a pamiętasz co się działo we Francji w toalecie? O, w jakiej toalecie? Ja nie ja nie rzekłem. Ty, ja ty, ale w, w ten moment, że te pauzy były i tak patrzyłem na zona kątem oka. miałem taką chodę go przytulić, nie? Bo tak widzę, że jest ciężko, że... No wiesz, nie wiadomo o co chodzi. No nie no, ale to zaczytać. Jakby byłem miły dla niego jak coś, to nie jest tak, że byłem tylko kurewką.